Witam Was serdecznie, słuchajcie, dziś ze mną Bartek Szachta, witam Ciebie, cześć. Siemako, cześć, siema. Słuchaj, no spotykamy się, aby porozmawiać o tym, co ostatnio się wydarzyło podczas gali Cloud, a jest o czym rozmawiać i też chcąc czy nie chcąc zostałeś w to niejako wplątany, wmieszany. Ja od razu zacznę, słuchaj, mam tutaj telefon, bo mam kilka cytatów i chciałem też zacząć od Wielkiego Bu, który w wywiadach po swojej walce z Denisem Załęckim powiedział, że teraz chciałbym zapytać Szachtę, czy to jest ok czy to jest zgodne z zasadami czy on się pod tym jak ta walka wyglądała podpisuje no to Bartek oddaję tobie głos słuchaj co ja bym ci powiedzieć walka 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 wyglądała bardzo źle no nie ma co gadać denis na wywiadzie powiedział tak naprawdę czekaj przybliżę się tak naprawdę powiedział wszystko, że mu głowa tam nie zagrała, że musi się leczyć, musi, musi, musi pokładać sobie głowę. No i co tu mówić, no jakbym powiedział, że wyglądało to dobrze, to bym skłamał i to by była żenada. Więc mogę Ci powiedzieć, że to słabo było, no co mam Ci powiedzieć, słabo. Głowa nie zagrała i, i wyszło tragicznie. No, to jest niesamowite, bo wszyscy wiemy, ja też znam Denisa z tej dobrej strony, jeżeli chodzi o zawodnika, że on naprawdę potrafi się bić, pokazywał to, czy w walkach z Dondiego, czy, czy w Bułgarii, gdzie też byłeś i nagle jakaś blokada. Dokładnie, właśnie ja jestem sam w szoku, że, że aż tak głowa może nie zagrać, nie? wiadomo, może nie zagrać, może coś tam, może coś tam nie pyknąć, może, może być, może być yy, zblokowany, ale tutaj naprawdę głowa nie zagrała w 100%, nie? tutaj... No tutaj co tutaj dużo mówić. No to wyglądało to tragicznie. Nie ma co, nie ma co oszukiwać, nie? Ale mam nadzieję, że Denis wróci, mam nadzieję, że Denis wyleci sobie głowę i wróci silniejszy. A zdradź nam, jak to wyglądało już po walce z Wielkim Bubu? bo My dostaliśmy w pewnym momencie taką informację, że do tej walki wyjdzie Denis Labryga, że to będzie walka przy tym stoliku, nagle pojawia się ta informacja, że, że Denis jest zdolny do walki. Od razu Denis mówił, że tak wychodzę, jak to wyglądało? Wiesz co, tam kontuzja była, strasznie kontuzja była nogi, nie wiem, co tam, nie wiem co tam z tą nogą, nie wiem czy tam ta kontuzja się odnowiła, ale strasznie go noga bolała. No mm, ale wiadomo, chciał wyjść, lekarze, lekarze, że lekarze pierw patrzyli na tą nogę i koniec końców się zgodzili, żeby Denis wyszedł i, i wyszedł. Tak. Znaczy ja muszę, no, no, no. muszę powiedzieć, że zanim się ta informacja pojawiła, że Denis Załęcki wyjdzie do tej walki, to rozmawiałem z medykami i oni mówili, że to kolano bardzo słabo wygląda, więc też nie byłem pewien, czy, czy, czy wyjdzie, ostatecznie wyszedł. No i, I jak ty patrzysz na to, co zaprezentował Natan Marcoń? Wiesz co, tutaj chyba nie ma co, co komentować, to, to była żenada, żenada, żenad, nie, no, nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby chłop wyszedł od razu, od razu odklepał, nie, eee, no to była żenada, on tam sobie mówi, że on nie dał zarobić, stram, to tamto, ale to było widać, że on był po prostu eee, za przeproszeniem zesrany, nie, eee, tej konfrontacji, no i co, no chyba tylko tyle, nie, no, jeśli chodzi na temat walki z Natanem. Ty też tam byłeś gotowy, aby wskoczyć ja też, do tej klatki? Ja też tam byłem gotowy, żeby wskoczyć, ale mówię, to był poryw, by, by, by chwila i, i no, to, to emocje tak naprawdę. To były straszne emocje. Yy, no i tyle no. Słuchaj, dostał, dostał przez, przez siatkę liścia, nawet przez siatkę nie dostał, tylko od podmuchu wiatru się przewrócił. Teraz ludzie będą gadać, że Denis się przewracał, ale ja mówię o swoim, o, o, o swoim odczuciu, to nawet tak naprawdę nie dostał. Tego, tego liścia, tylko tak naprawdę od podmuchu wiatru się przewrócił aktor. No tak, a w ogóle wracając do tej walki, Denis, jak to wyglądało? Bo byłeś w różniku przed walką i po, jak wyglądała ta atmosfera tam? Wszystko było tak jak zawsze, czy już coś widać było, że jest nie tak tego dnia? Wiesz co, było już widać, że już coś jest nie tak tego dnia. Było już widać. No i tyle, no więcej nie, nie, chcę, nie chcę na ten temat komentować. Było już widać, że coś jest nie tak. Myślisz, że to rzeczywiście jest tak, że ten hejt, o którym mówił Denis, ta wielka fala, to jest coś, z czym on ma problem, żeby sobie poradzić? Wiesz co, no na to wychodzi, że tak. Na to wychodzi, że tak, no bo... Yy... No na to wychodzi, że tak, no bo inne, inne, innego, innego wytłumaczenia nie widzę na to wszystko, na, 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 temat, na temat tej głowy, na temat, na temat tego, że ta głowa siadła, to już było widać, że już od jakiejś tam walki, że już ta głowa też nie pracuje tak, jak powinna. Dobra, słuchaj, bo a propos Wielkiego, bo on w tych wywiadach po walce mówił też, że teraz czeka na oświadczenia tych grup kibicowskich. No i można powiedzieć, że za kilka, kilkadziesiąt godzin później dostał to, co chciał. Pojawiło się oświadczenie grup kibicowskich Elany, pojawiło się też oświadczenie ruchu chorzów. Chciałem Ciebie o to zapytać, bo też chcąc czy nie chcąc zostałeś wywołany do tablicy też w tym sensie, że przedstawiono Cię jako przedstawiciela Elany Torun. Jako taki przedstawiciel pojawiłeś się na tej scenie przy okazji konferencji. Nawet sam nie wiem, czy do końca Tobie to pasowało, że Cię przedstawiono. Właśnie jakiego, tak, jako takiego przedstawiciela Elany Toruń, tak, od razu bym chciał to zdementować, że, że nie jestem żadnym przedstawicielem Elany Toruń. Jestem zwykłym kibicem Elany Toruń. Chodzę na mecze od zawsze, odkąd pamiętam tak naprawdę i, i zawsze będę chodził na te mecze. Ale chcę od razu to zdementować, że nie jestem żadnym przedstawicielem Elany Toruń. A jeżeli chodzi o te oświadczenia, to. Też nie chcę za bardzo się, się, się rozwijać na ten temat. Chcę w ogóle uciąć temat tematy kibicowskie, tematy jakieś tam gangsterskie. Jeżeli miałbym walczyć we free fightach, to na pewno, na, pewno, na pewno chcę ucinać takie tematy i na pewno na takie tematy nie będę się wypowiadał. A jeśli chodzi o to oświadczenie, tak jak mówię, no to, to co tu dużo mówi, trzeba uszanować to, to, co jest i tyle. I chcę już zakończyć ten temat. Dobra, ja dopytuję. Zobaczymy, czy ty byś chciał zająć na ten temat stanowisko. Bo ty mówisz na scenie, że to jest normalny chłopak, tak jak ja z Elany. Denis mówił, czy mam ci sprowadzić przedstawiciela widzewa lub ruchu? Y... No właśnie, i. i, i... Słuchaj, te... Słuchaj, tak naprawdę te słowa w ogóle nie powinny paść, nie powinny zostać wtrącane w to ani zgody, ani, ani nikt inny. Ja wypowiadałem się za siebie. Ja mówiłem, że jest szanowany w środowisku, nie w środowisku kibicowskim, tylko mówiłem, że jest w środowisku. W środowisku ogólnie szanowany i tyle, i te słowa, co by na konferencji, nie powinny w ogóle paść. Czyli generalnie, jeżeli chodzi o Bartka Szachtę w świecie frików, to będzie Bartek Szachta, który się odcina od pewnych środowisk i pewnych tematów nie porusza? Dokładnie, zdecydowanie tak. Jeżeli miałbym walczyć we freakfightach, to na pewno nie będę poruszał takich tematów. Tematów kibicowskich, tematów jakichś tam gangsterskich, bo to, to, to nie o to chodzi. I co to jeszcze musiał powiedzieć na temat tej konferencji? Jest mi wstyd za tą konferencję, bo naprawdę bardzo, bardzo źle wyszła ta konferencja. Bardzo źle zostałem odebrany przez ludzi i na pewno nie chcę, nie chcę iść w tym kierunku robienia patologii. Jak robić show, to ze smakiem i przede wszystkim robić show w klatce. W ogóle a propos tego, bo też dostaje się tobie trochę przy okazji. tak? Nie wiem, czy ty widziałeś też te memy się pojawiały i tak dalej, to też może być dla ciebie trudne. No dokładnie dostaje mi się to, ale nie patrzę tak na to, no bo to ludzie piszą zawisni i typowi hejterzy nie patrzę na to, nie tak na, na to pod, pod tym względem. Wiadomo, kibice mogą być trochę oburzeni moją postawą, bo znają mnie z, 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 z innej postawy, zawsze, zawsze w walkach czy tam, czy tam w wywiadach zawsze była klasa, a tutaj naprawdę no źle to wyglądało, no nie ma co się oszukiwać, nie? No i tyle, nie? Ale tak to jak nie rusza. Nie, znaczy nie ruszam je to. No wiadomo, niemiło się patrzę na takie rzeczy, ale, ale jak ludzie mnie poznają bliżej, to zobaczą, że, że jest inaczej. Ale to jest tak, że ty w tym świecie na przykład byś był chętny, żeby walczyć na przykład z Natanem Marconiem, czy ty szukasz sportowych pojedynków, czy jak to ma wyglądać? Co wydaje mi się, że szukam sportowych pojedynków, jeżeli miałbym walczyć we free fightach, to hmm, typowo tylko na, na sportowo. No tak. Okej, okay, no to a propos, będzie ta walka z Malichą, czy, czy jej nie będzie? Zobaczymy, wszystko zobaczymy, wszystko w swoim czasie. Pytam dlatego, że na tej konferencji można było wywnioskować, że taka walka ma być, to ma być też trochę, dla, dla niego ma być troszeczkę takie y, otwarcie drzwi do walki z Denisem, natomiast potem głos zabiera Lexi, która być może coś w tej federacji ma do powiedzenia, być może nie, nie wiem jak to wygląda, natomiast ona mówi, że takiego zestawienia to, to nie będzie. No to jak to wygląda? No zobaczymy, jeżeli ona tak mówi, to może tak będzie, może tak nie będzie, może będzie inaczej, zobaczymy, jeśli federacja będzie chciała, żebym zawalczył to... To zawalczymy. Jeżeli będzie chciała, żebym zawalczył z kim innym, to zawalczymy z kim innym. Nie mówię, jeśli mam wchodzić do tego świata, to z kulturą i, i bez, bez patologii. Bo może nie wszyscy Cię znają, a ja mam wrażenie, że Ty masz predyspozycję na jeszcze większego. Oczywiście w takich ramach, w jakich chcesz, nie poruszając tych tematów, których nie chcesz, ale masz predyspozycję do naprawdę niezłego zadymiarza, kto wie, że nie większego niż Denis, jeżeli chodzi o świat frików. Hmm. Wiesz co, no parę osób tak mówi, ale, mm, ale na pewno jeżeli miałby, być, jeżeli miałby być robiony show, no to tak jak mówię, ze smakiem i z klasą na pewno nie, poruszając, poruszając tematów takich, jak mówię, kibicowskich gangsterskich, od tego się odcina w stu i jak robić show, to ze smakiem. Wiadomo, jak ktoś, ktoś będzie do mnie, do, mnie, do mnie miał jakieś pretensje, no to na pewno będzie z mojej strony kontra, nie? Myślę, czy w ogóle Wielki But to jest w ogóle rywa dla Ciebie, czy to jest zestawienie, które mogłoby się odbyć. Wiadomo, że gdzieś tam gdzieś wymieniliście się argumentami na pewne sprawy. Też gdzieś przy okazji tych wywiadów był ten face to face, pół żartem, pół serio, I już niektórzy zaczęli myśleć, że o może to jest coś na przyszłość. Nie wiem, zobaczymy. Jeżeli, jeżeli Federacja będzie chciała taką walkę, no to, no to, no to taka walka będzie, ale no. Wydaje mi się, że tej walki nie będzie, ale no zobaczymy. No. Wszystko. Ja tam do wielkiego był yy, osobiście nic nie mam. I tyle, so, podaliśmy sobie rękę. I tyle w temacie. Jeżeli miałby być konflikt, no to, no to, no to, no to zobaczymy. No to będzie konflikt i, i może będzie ta walka. Jeżeli nie będzie konfliktu, to nie będzie walki. Wiesz, ty mówisz, że do niego nic nie masz, ale to było tak na konferencji, że ty się pojawiasz na scenie i tak, nawet sam i Wielki bubuł był tak, zaskoczony. Słuchaj, słuchaj, tak, oczywiście, słuchaj, my sobie podaliśmy rękę przed, przed, przed tą konferencją, zamieniliśmy parę słów, no i nie spodobało mi się słowa, słowa Wielkiego Bułu, że mówi, że nikt tam się z nim normalnie nie zadaje, no i to mnie, tylko, to, to mnie tylko zabolało, chciałem po prostu to wyjaśnić i myślę, że to jest wyjaśnione. Ja przede wszystkim rozumiem to, że mimo jakiejś presji, bo wielu ludzi by chciało taką presję na Tobie wywrzeć albo jakąś deklarację od Ciebie wyciągnąć, Bartek Szachta nie odcina się od Denisa Załęckiego. Tak, dokładnie, nie, nie ma także ja się odcinam od Denisa Załęckiego. Denis sobie musi poukładać w głowie, musi, musi, tak jak sam mówił, musi iść do psychologa, ułożyć sobie głowę i. I tyle, i wrócić. I jeżeli będzie gotowy, i wrócić, i pokazać, pokazać się jak najlepszej strony. Słuchajcie, zgasili nam światło. Nie wiem, czy tutaj mam z tego wyciągać jakieś daleko idące wnioski, ale co, na koniec mogę powiedzieć, że co? Czekamy na marzec. Zobaczymy. No. <śmiech> <śmiech> nie chcę tu nic obiecywać, nie chcę tutaj nic mówić. Jeżeli, jeżeli marzec, to marzec. Nie ja możesz też przekonywać przy okazji słuchaj Denisa, żeby nie robił sobie rocznej przerwy, bo ja wierzę, że jeszcze stary dobry Denis wróci, Ja wiemy, że potrafi, więc może na ten jego powrót będzie można poczekać krócej. Wiesz co, tutaj już przede wszystkim chodzi o tą głowę, żeby on sobie tą głowę ułożył i, i w 100%, żeby sobie tą głowę ułożył, a nie tam przykładowo w 70, nie? No, jeżeli ma wrócić za rok, jeżeli nawet ma wrócić za dwa lata, to żeby wrócił w 100% gotowy. Dobra. Dzięki, słuchajcie. Bartek, dziękuję za Twój czas, Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.